chodzenie, poruszanie się. Pozycja walki półfrontalna. Staramy się za każdym ruchem, który wykonamy, jakikolwiek to by był ruch, żeby znowu wrócić do pozycji walki. Nigdy nie może zachodzić noga za nogę, nigdy nie stajemy przodem. Za każdym razem musimy stać w pozycji walki. Ta pozycja powoduje, że będę miał pozycję na ciosy, że będę miał pozycję na bloki, na uniki, że będę mógł robić wszystko. W momencie, kiedy tylko ustawię się źle, już w pewien sposób się ograniczam. Nie mogę zadać ciosu albo za duże pole do trafienia. W pozycji walki półfrontalnej zaczynamy od poruszania się do przodu. Do przodu zresztą noga przednia, noga tak zwana wykroczna. Na odległość, którą odstawię stopę przednią, muszę zawsze dostawić stopę tylną. Nie mogę dostawić jej więcej, nie mogę dostawić jej mniej, bo za każdym ruchem będę miał inną pozycję walki. Ustalamy, teoretycznie, 60 cm między stopami. W momencie, kiedy dostawię stopę przednią, jest 80, teoretycznie. W momencie, kiedy dostawię stopę, musi być znowu ta sama odległość, czyli 60 cm. Nie chodzi tu o centymetr 2, chodzi tu o 20 cm. Następna rzecz. Jeżeli się poruszam w prawo, na bok, zaczyna noga tylna, noga tak zwana zakroczna. Nigdy noga przednia, bo nogi też się wtedy w tym momencie łączą. Odstawiamy stopę na bok w prawo, na tą samą odległość odstawiamy stopę. Mamy znowu pozycję walki. Poruszając się w lewo, nigdy nie robimy nogi pierwszej tylnej, tylko nogę przednią, na tą samą odległość dostajemy stopę tylną. Odstając stopę do tyłu, na tą samą odległość dostajemy stopę przednią do przodu. Jedyny wyjątek, kiedy nogi się łączą, jest to sytuacja, kiedy nogę przednią odstawiamy do tyłu i na tą samą odległość odstawiamy stopę tylną także do tyłu. Poruszając się do przodu po ukosie, wykonujemy to w ten sposób, że przednia noga idzie do przodu po ukosie, na tą samą odległość dostajemy stopę do przodu po ukosie. Do tyłu po ukosie, czyli przód, bok, tył, bok, przód, ukos, tył, ukos. Wszystko to łączą zejścia z linii. Zejście z linii w lewą stronę. Do przodu po ukosie odstawiamy stopę przednią. Dostawiając, nakręcam się na cios z ręki tylnej. W momencie, kiedy obrócę się nodze, nie jest to już zejście. Obracając się nodze, jest to obrót na nodze. W momencie, kiedy odstawię stopę, schodzę, przepuszczam atak. Dostawiam stopę, nakręcam się na cios z ręki prawej. Zejście w stronę prawą, zaczyna noga tylna, tak zwana zakroczna. Odstawiam stopę do przodu po ukosie, na tą samą odległość ustawię stopę, nakręcając się na cios z ręki lewej. W momencie, kiedy nie odstawię stopy i się tylko obrócę, wystawiam się bokiem na cios przeciwnika. Do przodu po ukosie, do przodu po ukosie. Druga sytuacja, mogę też to zrobić, powiedzmy, na półtora tempa. Nazwijmy to na półtora tempa, dlatego że nie odstawiam raz, dwa, tylko odstawiając dociągam stopę. Tak samo sytuacja wygląda w drugą stronę. Zakręcam, ale nie odstawiam na raz i na dwa nie dostawiam. Sytuacja wygląda w ten sposób, że dociągam stopę odstawiając, odstawiając dociągam stopę. Na dwa tempa jest to raz, dwa, w prawą stronę raz, dwa. Tak wygląda chodzenie, poruszanie się w pozycji walki. Poruszanie się do przodu, odstawiam stopę przednią na jakąś odległość, na tą samą odległość dostawiam stopę tylną. W prawo na bok, nie lewa, tylko pierwsza, prawa stopa, na tą samą odległość dostawiam stopę. Do tyłu noga prawa, tylna, na tą samą odległość dostawiam stopę. W lewo lewa noga, a nie prawa i lewa, tylko odwrotnie, lewa, prawa. Do przodu po ukosie oporuszam się, do tyłu po ukosie na tych samych zasadach. Zejście z linii w lewą stronę, odstawiam stopę do przodu po ukosie, obracam się, odzę, dostawiam stopę. W prawą stronę, prawa noga do przodu po ukosie, noga tylna, dostawiam stopę nakręcając się na cios. Drugi sposób, zejście z linii, dociągam stopę odstawiając. Odstawiając, dociągam stopy. Czyli nie ma ruchu raz, dwa, tylko jest to na półtora tempa. Odstawiam stopę, dociągam z drugą. Chodzenie, poruszanie się. Jedyny wyjątek, kiedy robimy nogę przednią do tyłu, odstawiam stopę, na tą samą odległość odstawiam. Jednak zawsze jest to sytuacja, gdzie noga tylna, noga przednia. Wyjątek, raz, dwa, przednia, tylna. Nie ma prawa być w prawo, nie ma prawa być w lewo.
Moje teorie na poruszanie się. Rozróżniamy chodzenie i poruszanie się, czy tak zwane sprężowanie. Jedno i drugie polega na tym samym, czyli musimy się przemieszczać, musimy chodzić, nie możemy stać w miejscu. Ale, żeby się dobrze zrozumieć, chodzenie polega na tym, żeby odstawiając stopę, dostawić, czyli odstaw, dostaw, prawda? W momencie, kiedy robię sprężowanie, robimy to doskok, odskok, obunóż, czyli nie zmienia się odległość pomiędzy stopami, czyli doskok, odskok, obunóż, jest to w pozycji walki, sprężynując na obydwu nogach, na obydwu stopach, na paluszkach, przemieszczając się czy w jedną, czy w drugą stronę, czy do przodu, czy do tyłu, czy na boki. Jesteśmy wtedy w pozycji, w której możemy szybciej zaatakować, szybciej uciec, szybciej odejść. Chodząc, poruszając się, jest to sytuacja, gdzie mam stabilną pozycję na mocny cios, ale jednak się poruszam troszeczkę wolniej. Mieszamy chodzenie z poruszaniem się. Jeszcze raz przypominam, jedno i drugie polega na tym samym. Nie stać w miejscu, przemieszczać się w taki sposób, żeby w każdej chwili móc zareagować, odejść, podejść, wejść. Nie ma stania w miejscu.